tvpodkarpacie.pl. Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, założyciel i prezes nowej partii Polska Razem, odwiedził Sanok. Pierwszym punktem programu wizyty było spotkanie z sanockimi przedsiębiorcami. To oni wytwarzają nowe miejsca pracy, to oni płacą podatki, oni są solą polskiej ziemi. Zwracają uwagę tutaj w Sanoku na te same problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy czy ludzie przedsiębiorczy w całej Polsce. Niejasne prawo gospodarcze, zbyt wysokie i bardzo niejasne podatki, nadmiernie rozbudowana sprawozdawczość, te niekończące się tony papierów, które muszą wypełniać przedsiębiorcy, zamiast tego, żeby rozwijać swoje firmy i tworzyć nowe miejsca pracy. To była rozmowa z sanockimi przedsiębiorcami na temat prowadzenia działalności i jakie problemy w tej chwili występują w tej sprawie, czyli przede wszystkim dyskusja na temat zmniejszenia obciążeń finansowych, wysokich podatków, zmniejszenia ich w jakiś sposób. Kolejnym punktem była to rozmowa na temat emigracji naszych sanoczan, którzy wyjeżdżają do Londynu, do Niemiec i do Anglii i w jaki sposób zatrzymać ich u nas i w jaki sposób im pomóc w powrocie i rozwinięciu tu jakiejś działalności, znalezieniu pracy. Istotną rzeczą jest to, że ktoś tak rozpoznawalny w Polsce w tej chwili odwiedza Sanok. To powoduje, że Sanok staje się popularny, Sanok staje się rozreklamowany w całym naszym kraju, bo jak wiadomo, media się interesują tym, co robi nasz prezes Jarosław Gowin, no i dlatego ten Sanok pokazany w mediach przysporzy być może nam turystów. Oczywiście, że znam Sanok, bo przyjeżdżałem tutaj jako bramkarz juniorów Czarnych Jasło na mecze ze Stalą Sanok. Graliśmy wtedy, jedna i druga drużyna grała w trzeciej lidze. No, Sanok jest miasto o ogromnych tradycjach, bardzo pięknym. Szkoda, że tak szybko się wyludniającym. Wiem, że w ostatnich latach liczba mieszkańców zdecydowanie maleje. To wynika głównie z tego, że ludzie młodzi za pracą, za chlebem wyjeżdżają za granicę albo co najmniej do dużych metropolii. Następnie lider Polski Razem w towarzystwie współpracowników odwiedził Muzeum Historyczne. Po zakupieniu biletów w asyście dyrektora Wiesława Banacha goście podziwiali najcenniejsze zbiory. Sanocka perełka, ja jestem tutaj po raz pierwszy i jestem niezwykle pozytywnie zbudowana i całym zbiorem, który dotyczy i ikon, i również całej kolekcji, którą wspaniały malarz Beksiński podarował muzeum. No jest to zachwycająca sprawa, szkoda, że tak mieliśmy króciutko czasu, żeby to zobaczyć, ale mam nadzieję, że wrócimy i powinniście być z tego jak najbardziej dumni i próbować reklamować to na całą Polskę, bo nie jestem pewna, sanocka perełka, ale czy wszyscy o tym wiedzą, to warte jest zobaczenia. Kolejnym przystankiem był Brzozów i spotkanie z mieszkańcami miasta. Politycy zwrócili uwagę na aspekty, które stanowią podstawę programu partii. Mówiono o najistotniejszych problemach Polaków i wyzwaniach na najbliższą przyszłość. Po pierwsze, praca. Praca, przedsiębiorczość, gospodarka, zarobki. Zarabiamy przecież 4 razy mniej, średnio 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Czy wszystko można składać na karb 50 lat komunizmu? Czy nie jest tak, że istnieją sposoby na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, na podniesienie zarobków, na stworzenie nowych miejsc pracy tutaj z terenu powiatu Brzozowskiego, przecież kilkadziesiąt procent ludzi już wyemigrowało. Każdy z Państwa ma najbliższych gdzieś o tysiące kilometrów stąd, bo często wyjeżdżają stąd ci najaktywniejsi, młode pokolenie, ci, którzy tutaj w Polsce nie mogą znaleźć pracy, by ciężko pracując zdobyć ten kawałek chleba. Jak ja byłam w szkole, to uczyliśmy się wszyscy, że Polska to jest kraj 40 milionów ludzi. Teraz mówimy, że jest nas 38 milionów. To nieprawda. W tej chwili w Polsce już jest tylko 36 milionów, a tak jak pan minister powiedział, niedługo będzie nas 29 milionów. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, młodzi ludzie nie chcą tutaj mieć dzieci, nie chcą zakładać rodziny, czują się niepewnie i boją się swojej przyszłości. Po drugie, największym błędem, największą porażką
wszystkich rządów po 2004 roku jest traktowanie ludzi tak w takiej formie niezwykle krótkookresowej. Wyjeżdżajcie. Wyjeżdżajcie, bo wasz wyjazd zredukuje bezrobocie w regionie, bo przywieziecie pieniądze, a to, że was tu nie ma, to, że rozpada się z powodu waszego braku rodzina, to, że cierpią dzieci, to, że cierpią ludzie starsi, pozostawieni sami sobie, to nikogo tak naprawdę nie obchodzi. Musimy jasno powiedzieć, że Unia nie może interesować się tym, co my robimy w domu, tym, jak żyjemy w rodzinie, wszystkim, tylko nie tym, do czego była stworzona. Czyli wolny przepływ ludzi, usług, kapitału, towarów. To był początek. To brzmi tak po akademicku, a to jest bardzo proste. Koledzy dzisiaj mówią, trzeba krytykować w Rzeszowie mit Galicji. Może trzeba. Ale pomyślmy sobie, że jesteśmy w Galicji 100 lat do tyłu. Ktoś ma dobrze funkcjonujący zakład, a powiedzmy cukierniczy w Sanoku, Brzozowie, w Rzeszowie i chce przenieść ten zakład albo stworzyć jego filię, no powiedzmy w Wiedniu. A się ktoś powie, ho, ho, ho. Wtedy nie byłoby żadnego pytania. Dlaczego nie? Zadajmy sobie takie pytanie. Czy wówczas było łatwiej, czy dzisiaj w ramach Unii Europejskiej? Bardzo trudna odpowiedź. W prostych słowach, nasze zadanie. Jeśli Unia Europejska ma coś dobrego zrobić, ma pomóc przedsiębiorcom, to trzeba natychmiast znaleźć sojuszników, a takich znajdziemy. A takich znajdziemy, bo takich jest trochę w Unii, wbrew pozorom, którzy się opowiedzą za tym, żeby przyciąć maksymalnie wszystkie regulacje. Nie może być tak, że dzisiaj jest trudniej rozwijać swoją firmę w Unii, a po tośmy do tej Unii wchodzili, nie po to, żeby się genderem zajmowała, niż kiedyś w Galicji. To będzie nasz plan. Gospodarczy plan dla Unii. Członkowie partii Polska Razem uczcili Święto Trzech Króli, biorąc udział w mszy świętej w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Patrzę na was jako na tych, którzy pragną Polski bogatej i zasobnej, znaczącej i liczącej się w świecie, zachwycającej świat swoją mądrością i roztropnością. I jednocześnie wyznajecie dzisiaj, tak jak ci mędrcy upadali na kolana przed Jezusem, by dzisiaj gdzieś w głębi swojego serca mówicie święty Andrzeju, przemów za nami, pomóż nam, bo mamy dzisiaj dobre serce, nie ma tego najmniejszej wątpliwości, że będąc dzisiaj w początku tego nowego dzieła w Polsce, chcecie stworzyć coś dobrego. Ale żeby to wam się udało, nie wystarczą tylko ludzkie zabiegi. Niebo musi wam pobłogosławić. Bóg musi się nad wami pochylić. I życzę wam tego, by święty Andrzej Punktem kulminacyjnym było uroczyste spotkanie opłatkowe w Sanoku. Składano życzenia, wsłuchiwano się w melodię i słowa kolęd. Oj Maruśki, 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 jakby rękawicka, albo litez jakoby, jakoby, wydaje się, że krótka styczniowa wizyta Jarosława Gowina w Sanoku nie jest ostatnią w 2014 roku. Być może szanse na bliższe poznanie byłego ministra otrzymają mieszkańcy Grodu Grzegorza. Pan prezes zapowiedział, że na pewno w tym roku będzie duże spotkanie z mieszkańcami Sanoka i być może nie w pierwszej połowie roku, ale tuż po wakacjach będzie duże spotkanie. Podkarpacie to jest wspaniały region, region polski, region oparty na wartościach, region, w którym są fantastyczni ludzie, którzy chcą tutaj pracować i mimo tych wszystkich przeszkód, które są tworzone, starają się tutaj tworzyć swoją małą ojczyznę w zgodzie ze swoimi wartościami, swoją etyką i oby tak najwięcej takich ludzi było w całej Polsce. tvpodkarpacie.pl